Halo, halo, dzień dobry moi drodzy, witam bardzo serdecznie. Grabagra z tej strony i to jest kolejny gameplay na naszym kanale. I teraz zmieniamy troszeczkę klimacik, moi drodzy. Przenosimy się do wnętrza planety w grze Drillcore. Jest to gra, w której, moi drodzy, będziemy kopać wnętrza planet tak, aby dobrać się do jego rdzenia, no bo tam dzięki temu podobno zmieniamy te planety na lepsze. Jeżeli one są złe, to stają się nagle dobre, no ale oczywiście przypuszczam, że to jest wszystko robione po to, aby korporacja, która nas zatrudnia, zarobiła jak najwięcej kasy. Gra jest takim trochę taką wariacją na temat Dronekeepera, tylko że mamy też takie drobne elementy roguelike'a i elementy tower defense'a. Grałem w demo i było naprawdę bardzo fajne, także za chwilkę zobaczycie, jak to wszystko wygląda. Zachęcam oczywiście do łapkowania w górę, do komentowania i subskrybowania. Próbujemy dobić 100 tysięcy subskrypcji na tym kanale, także będzie mi bardzo miło, jeżeli pomożecie nam w tej przygodzie. Zapauzujmy sobie na razie giereczkę. Tutaj widzicie cały interfejs, jest tego cała masa. Mamy różne rodzaje robotników. Czerwoni to są minerzy, którzy wydobywają złoże. Niebiescy to są nosiciele, którzy będą nosić te złoże, no i zieloni to są gwardziści, którzy będą nas bronić przed niebezpieczeństwami, które dzieją się tutaj w kopalni, ale kiedy jakby dzień dobiegnie końca, wtedy pojawiają się przeciwnicy, którzy atakują z góry i my musimy budować wieżyczki, które nas oczywiście będą bronić. Mamy też tutaj naszą platformę, na której też możemy budować różne budynki i my właśnie od tego chyba sobie zaczniemy. Mamy trochę żelaza, to jest jakiś swarmlit i węgiel. Dobra. Baraki. Chyba weźmiemy na początku baraki, bo to pozwoli nam rekrutować kolejne jednostki i weźmiemy sobie chyba też faktory, bo faktory pozwoli nam tworzyć jakiś surowiec co kilka sekund, czy tam kilkanaście. Weźmy sobie na razie może jeszcze jednego minera, żebyśmy szybciej sobie wykopywali te rzeczy i proszę, mamy coś. To jest chyba jakaś technologia ogólnie. Tak mi się wydaje. A czemu mam takiego? To jest chyba jakaś skórka albo coś. Nie wiem, dlaczego mamy takiego ziomeczka. No i widzicie, tutaj sobie ustalamy, żeby oni właśnie kopali w taki sposób. Możemy nacisnąć kurz, żeby było szybciej. To odkryliśmy technologię. Energy Catalyzer Bar albo Drone Carrier. Allows you to send drone to collect the... czyli możemy wysyłać drona. Boost random. Dobra, weźmy to. Tylko oczywiście to będziemy musieli też zbudować. Czyli dwa żelaza jest nam potrzebne do tego. Możemy też dwa razy kliknąć, żeby tutaj był taki jakby priorytetowy ten kamień. Explosive Rackets. Było całkiem ok. Szkoda, że nie pokazuje od razu ceny tego, nie? Underground Monster. To strzela w potwory pod ziemią. A to można zobaczyć wszystkie surowce. Dobra, weźmy to w takim razie. Bo musimy tutaj się dokopać, musimy zdobyć cztery takie surowce, żebyśmy mogli ruszyć pięterko dalej. Więc na razie trzeba tutaj po prostu to wszystko kopać, niech oni sobie latają. Czyli widzicie, tutaj ta mechanika jest bardzo podobna do Dronekeepera, tak na dobrą sprawę. Tu sobie możemy wybrać... Aha, to się robi samo, dobra. Wydawało mi się, że możemy wybrać też surowiec, który chcemy. Możemy zrobić też laboratorium, które nam pozwoli... pozwoli nam odkrywać nowe technologie. Zróbmy na razie to i zróbmy laboratorium. My oczywiście możemy sobie, jeżeli zapełnimy tę platformę, możemy zbudować kolejne piętro i na niej będziemy mogli budować kolejne konstrukcje. Tutaj mamy technologię, ale na razie nic nie weźmiemy z tego. Zostawmy. To trzeba chyba niszczyć w pierwszej kolejności. I szkoda, że oni tak się nie dzielą. O, dobra, się podzielili. Ale rzeczywiście trochę jest tutaj problem z tego, co czytałem. Jeżeli chodzi o zachowanie AI tych naszych ziomków. Dobra, no i zobaczcie, teraz musimy uciekać, bo zbliża się noc. Tylko my nie mamy... O kurde, dobra, możemy jakiś pierwszy turret zbudować za darmo. Pierwsze dwa. Machine turret czy gun turret? Low attack speed. Dobra, zbudujmy taki, a tu zbudujmy taki. One mają zasięgi tak, że łapią. No właściwie tylko pół ekranu, ale dobra, powinniśmy sobie z tym poradzić i tak. Tutaj, zobaczcie, pojawi się zaraz taki jakiś robak, brzydal, który będzie atakował wszystkich, którzy tu się znajdują. Ale na szczęście my wszystkich cofnęliśmy, więc jesteśmy bezpieczni. No i czy możemy jeszcze jakąś wieżyczkę? Nie, bo one są dość drogie. No i widzicie, na razie niedużo możemy tu zrobić, bo nie mamy żadnych konstrukcji, które mogłyby z ziemi strzelać. Nie, tylko mamy te wieżyczki, więc one tutaj sobie spokojnie będą działały. Możemy przyspieszyć nawet. No trochę pewnie oberwiemy.
troszkę tu obrywamy, ale to nie powinno być coś, z czym sobie nie poradzimy. No brakuje trochę jakby więcej opcji, nie? Na tą obronę, przynajmniej na początku. No i tutaj my właściwie stoimy, jakbyśmy mieli jakieś rakiety, moglibyśmy nacelować i tym strzelić. Czy ja mogę te drony wysłać? Mogę. Niech one jadą i zbierają tutaj. To musimy w pierwszej kolejności zniszczyć, bo tu będzie jakiś potwór, się wykluje. Więc to na pewno chcemy zniszczyć. Tu sobie odkrywamy dalej. Czy tutaj coś jest w ogóle? Czy my chcemy jeszcze jednego górnika? Weźmy. Weźmy jeszcze jednego zbieracza. No, muszę poczekać chyba, aż najpierw ten się zrobi. Dobra, nie mogę tak kliknąć kilku. Dobra, to sobie zbieramy. Zaraz będziemy mieli jeszcze tego drona. Mamy, więc go sobie użyjmy. Co się stało? Ej, coś się stało i poginęli moi robotnicy. Co jest? W sensie moi minerzy. Co tu się stało? What the hell? Nie wiem, dlaczego mam taką skórkę na tym. Okej, ale spoko. To sobie zbieramy. Kurde, co tu się stanęło? Nie mam pojęcia. O, tutaj mamy super rzeczy. O, i to jest chyba to potrzebne nam złoże. Kończy nam się już dzień. Dawajcie, jeszcze zdążycie. Wyślijmy ten i oni niech się cofają. Dobra, tylko teraz chcemy jeszcze pobudować wieżyczki, nie? Zróbmy dwie takie. Dobra, niech będzie. Mam nadzieję, że to wystarczy. Potem oczywiście ta platforma zjeżdża jeszcze niżej, więc te wieżyczki, które są tam na górze, one dalej będą działały. O, spowalnia przeciwników. Pose a weakness effect in enemies. Czyli to strzela przeciwników i ich osłabia. A to zadaje dużo przeciwnikom, którzy mają więcej niż 60% życia. Czyli to jest przydatne gdzieś na górze bardziej, nie? Czy ja mogę to sprzedać i na przykład to zbudować? Ile to kosztuje? 5. Za to nie dostanę za dużo. Dobra, więc na razie to zostawimy. No i te wieżyczki sobie działają. Więc na razie jest spoko. No teraz to sobie poradziliśmy. Dobra. Teraz chyba będzie okej, nie? Mamy żelazo. Ja tutaj mogłem w ogóle wybierać, co ja bym chciał zrobić, bo można było też tego Swarmlita chyba robić, jeśli dobrze pamiętam, ale teraz takiej opcji nie widzę. Nie wiem, co tam się stało, że ja tak, kurde, straciłem tych moich górników. O, i tu trzeba przede wszystkim to niszczyć, bo tu potem pojawiają się przeciwnicy. I na razie to jest jeszcze łatwo, bo nie mamy za dużo tej kopalni, ale to rzeczywiście potem robi się dość problematyczne i trzeba rzeczywiście zarządzać, a jeszcze te AI, które niezbyt dobrze tu działa, no też nie ułatwia zadanie, jeszcze tutaj trzeba zniszczyć. Ale na razie sobie radzimy, więc jest ok. Dobra, to jest zniszczone, tu trzeba obserwować. Wszystko tutaj trzeba odpowiednio robić. Nieco my tutaj mamy, zwiększa życie, zwiększa prędkość, mining speed. Na razie może prędkość weźmy, niech szybciej się tutaj poruszają. Może to jest fajne, że tutaj rzeczywiście zaznaczamy i kopiemy. Może tutaj zniszczmy te klocuszki, bo dzięki temu będzie przejście lepsze, nie? Dobra, i wracajcie już. Time to retreat. Czy ja sobie poradzę? Te bronie chyba można potem też ulepszać, chociaż może to jest tylko... teraz się pojawiły takie duże brzdale. Może to jest tylko tutaj te ulepszenie. Zobaczymy. Na razie dobrze to działa. Na razie dajemy radę, słuchajcie. Na razie jest ok. Cztery brońki są ok. Wyślijmy drona, żeby zbierał, a my sobie tutaj się spróbujmy wkopać i tu. Dobra, mamy nową technologię. Machine gun. Czyli to jest w nocy. Barrage of bullets, czyli strzelamy ten. Activate daytime, czyli to boostuje robotników, a to jest w nocy. I turety strzelają lepiej. Dobra, weźmy sobie tego. I czy ja to stawiam tutaj? Tak, zobaczcie. Dobra, weźmy to tutaj. Niech będzie w tym miejscu. Więc mamy teraz taką wieżyczkę, czy umiejętność nocną, która będzie strzelać. Dobra, aha, i żeby tutaj odkryć te kolejne technologie, to musimy mieć więcej laboratoriów. Okej. To możemy sobie wydobyć. Tutaj bym chciał się wkopać. O, tu na pewno musimy... To jest jakiś wzmocniony bloczek chyba. Czy to mi wybuchło? Ja nie wiem, co tam się stało, że tak strasznie oberwaliśmy. Uj, tu jest bardzo dużo rzeczy. Więc chcemy tak. No, wyślijmy drony. Mamy surowiec. Czy ja chcę jakiegoś robotnika? Na razie chyba nie. Co tu mamy? Synergy turret.
O, zmniejsza przeładowanie, spowalnia przeciwników. Przerolujmy może. O, Rocket Watchtower. Stunner. O, to odsłaniam. Dobra, weźmy to. I czy ja to mogę tu zbudować? Tak. Dobra, zróbmy to. Niech będzie tak ofensywnie. I teraz widzicie, za dwa surowce możemy zbudować platformę, żeby budować dalej. Machine Gun Catalyzer. A czemu to takie jest dziwne, taka czaszka? Laser Turret. Machine Gun Type. Tylko... to chyba te wszystkie są maszynowe, nie? All machine... to nie muszą być w zasięgu. Dobra. Dronów nie możemy wysłać, więc może sobie weźmy jeszcze jednego zbieracza, ale nie mamy... nie mamy surowców na to. To jest jakiś wzmocniony taki surowiec. Dobra, musimy chyba uciekać. Wyślijmy jeszcze drony, a ci niech uciekają. Coś tutaj w ogóle jest, nie wiem co to. Dobra, i teraz zobaczcie, mamy pod jedynką. Dobra, tylko poczekamy. Gdzie to chcemy strzelić? Tu chyba. Tu. Leci, dobra. I to się ładuje, będziemy mogli używać tego częściej. Let's go. Ale to jest fajne nawet. I tu rakiety automatycznie strzelają. Tylko one chyba strzelają tutaj, tylko jakby w to miejsce, nie? Do przodu. One chyba nie namierzają gdzieś tutaj celów. Ale to nic. Wyślijmy drony, bo to jest nam potrzebne. Tutaj chcemy to zniszczyć, bo to jest jakieś wzmocnione coś. Dobra. I kopiemy dalej. Zobaczymy, co tu się dzieje. Chciałbym tutaj poprosić zbieracza jeszcze jednego, bo to myślę, że nam się przyda. Przyspieszmy sobie czas. Możemy tutaj na przyspieszonym grać. Myślę, że nie ma z tym problemu. Tutaj musimy zbierać. To są chyba wzmocnione jakieś bloczki, co? Tutaj dajemy priorytet. Tutaj będziemy mieli zaraz trzeci, czyli za chwilkę tak naprawdę ruszymy dalej, słuchajcie. Tu zbieramy. Ale tu gdzieś jeszcze chyba jednego nam brakuje, co? Czy to będzie ten czwarty, jak zbierzemy teraz, bo już nie wiem, jak to się zalicza. Tu chyba zebraliśmy wszystko. Dobra, czyli mamy. Aha, i to jest węgiel, czyli my zbieramy węgiel, żeby lecieć niżej. Dobra, zróbmy to. Czyli musimy jeszcze przetrwać noc i następnego dnia będziemy... O nie, tego nie chciałem! Kurde, nie to kliknąłem, dobra. Mining speeda sobie zwiększmy i czy ja coś tutaj jeszcze... to bym chciał, nie? To trochę wydałem dużo, może trochę niepotrzebnie. Może troszkę niepotrzebnie, ale dobra, damy radę. Myślę, że przeżyjemy, tu jeszcze sobie pozbierajmy, wyślijmy drony, żeby to zebrać jeszcze. No i to widzę, że wszystko, tu już chyba nic nie ma, możemy się cofnąć. Mam nadzieję, że te wieżyczki wystarczą nam na razie do obrony. No, wygląda, że chyba tak. Dawaj, od razu strzelamy z tego, bo to trzeba szybciutko, żeby jak najszybciej się nam odnowiło znowu. Tak, i te rakiety chyba widzicie lecą tylko jakby tutaj. Tutaj strzelam, bo to i tak trafiamy wszystko na drodze. Tak, te rakiety tylko tutaj lecą. Ale to nic, i tak sobie myślę, że z tym nieźle radzimy. Dobra, pięknie. Udało się, czyli widzicie, cofamy się, właściwie lecimy jeszcze niżej. No i rozpoczynamy kolejne wykopki. Te turety nam zostały, bo to one jakby z tą platformą nam pojechały, widzę, więc tutaj dobrze by było umieścić te automatyczne turety, nie? Bo one zadają najwięcej obrażeń tym przeciwnikom, którzy mają dużo zdrowia. To chyba trzeba zniszczyć ten blok, bo on jest niebezpieczny. To jest jakaś lawa, która tryska. Dobra, shotgun turret, minigun turret. A to jest mini drill launcher. A to niszczy bloki. Minigun też jest ciekawe, ale weźmy to, bo to może nam się przydać. Tylko najpierw zbudujemy to ulepszenie. A to kosztuje 3,1. Dobra, to nie jest tak źle, słuchajcie. Wyślijmy dronka teraz. Co my tu mamy? Strasznie dużo tych rzeczy jest w sumie, co? Tak myślałem, że będzie mniej. Energy type turret. Dobra, weźmy ten laser. Oj, tu trzeba też to zniszczyć. No, no. Dobra. Jeszcze wyślijmy drony. Wracają. Dobra, czy ja chcę tutaj jeszcze zbudować? Chyba tak, zróbmy to i nawet damy jeszcze to. Niech działa, dobra. I zobaczymy teraz, jak to działa. Możemy oczywiście wystrzeliwać nasz turecik tutaj. Tu ładnie rakiety lecą. Ten jest jakiś szybki, kurde. To wszystko gram tutaj na przyspieszeniu, ale powinniśmy sobie poradzić. Chociaż, kurde, zwolnię na razie. Widzę, że coraz tutaj odważniej atakują.
Te powinny tutaj w miarę dobrze działać. Te rakiety też robią robotę. No i rozumiem, że to wzmacnia wszystkie te moje tureciki, nie? To jest fajne, całkiem spoko to działa. Dobrze, tu możemy celować. Dobra, z tym powinniśmy sobie poradzić. Eclipse! O, dzienne umiejętności nie będą dostępne jutro, ale to nic, to i tak sobie poradzimy. By się przydało chyba teraz wzmocnienie wziąć kopania jakieś, co? Nie wiem, co oznacza ten bloczek, tutaj nie pamiętam. Tutaj musimy to koniecznie zniszczyć. No i ten. Bo to jest chyba gniazdo, które spawnuje tak naprawdę przeciwników. Dobra. Fajna, bardzo, bardzo przyjemna jest to giereczka. I tutaj mamy kolejne. Bardzo fajnie się w to gra. No mówię, o, to trzeba zniszczyć, bo to będzie taki bloczek niezbyt przyjemny. Znaczy one akurat na razie szczęśliwe są zwrócone w taką stronę, że nam nie przeszkadzają w niczym. Dobra, i musimy cofać. Dobra. I co teraz byśmy chcieli zrobić? Jetpack, bo tu widzę, że to jest ulepszenie tylko tych naszych ziomeczków. Czy tutaj możemy... Tu baraki jeszcze, faktory. A, widzicie? Produces iron or swarm lead. Okej, okay, to jest mniejsza cooldown. All enemies. Czy ja bym chciał zrobić laserówkę taką? 3-1. Dobra, zróbmy to. A tutaj bym zbudował jeszcze tą fabrykę. Ale dobra, dajmy laboratorium. Niech będzie. Czyli mamy teraz dwie umiejętności. Jest taki laserek. Okej. O, teraz się ruszają tak po skosie. Ja mogę sobie to zapauzować i tak strzelić. Nie mogę, nie ma problemu. Rozwolnimy troszeczkę. Ale dobra, tu sobie na spokojnie z tym poradzimy. Można by było tutaj jeszcze te turety umieścić takie. O, jest elegancko sobie radzi. I jeszcze laserek, proszę bardzo. Pięknie, dobra. Ruszamy do podziemi. Tu musimy te dwa, o widzicie, bo on zniszczył jakby te... Aha, tylko on się podpalił, kurde. Powinien najpierw ten... Najpierw ten powinni zniszczyć, a potem ten, no właśnie, ale okej. O, jest zaćmienie i to rzeczywiście, jakie teraz te klocuszki są dziwne, nie? Możemy żelazo zebrać. Może by się przydało jeszcze zrobić baraki, żeby zebrać tych ziomeczków więcej. To musimy zniszczyć. Oni trochę oberwali. Jestem ciekaw, czy oni się podleczą jakoś. Co to jest? O kurde, dobra, tego trzeba było nie niszczyć. O kurde, bo to jest właśnie potworek, który nas atakuje i tutaj guardcy mogą się bronić. Oj, tylko on, kurde, widzicie, zginął. No to lipa. Trochę zdupiłem to. Dobra, weźmy mining speeda. I tutaj już atakujemy. Okej, tych na razie niszczymy. Co tu się pojawiło? A, tego nie możemy w sumie niszczyć, nie? No bo przez to nam się pojawią właśnie te brzydale, które będą nas atakować. No, coraz odważniej tutaj podchodzą te potwory. Na razie jeszcze sobie radzimy. Ale będziemy musieli jeszcze zainwestować w wieżyczki jakieś. Ale nam pospadało dużo tych ziomków. No, to sobie zbieramy. A wyślijmy droniarza. Nie wiem, czy ten znaczek coś oznacza, że tutaj coś jeszcze dostaniemy, czy to jest po prostu tylko ten potwór. I widzicie, i on nam tutaj, kurczę, trzyma właśnie przejście takie. I musimy chyba zbudować jeszcze baraki kolejne. Dobra. Bo to jest takie przejście między tymi dwoma pionami. I akurat... Chociaż nie, bo tu nie przejdziemy. Okej. No to dobra, czyli to nie ma takiego znaczenia. Jeszcze tego dajmy. Dobra, zapada noc. Nic tu chyba nie zrobimy. Co tu mamy? Laser Watchtower. To znowu to. Dobra, weźmy blok Revealer. No dobra. I tu chyba damy znowu tego automatic tureta. Żeby był. I cofamy, bo zaraz zginął. Dobra, trochę przesadziłem. Prawie byśmy poginęli. Dobra. I tutaj zapomnieliśmy trochę strzelać. Dajmy tu. No, trzeba będzie wzmocnić tę obronę koniecznie.
No bo już coraz więcej tych robaków się pojawia. No i tu już tak się robi, no coraz goręcej. Jeszcze dajemy radę, ale trochę nam drillek oberwie. Dobra, ale nie aż tak mocno. Tu musimy się wkopywać, jeszcze brakuje nam jednego węgla. Dlatego nie musimy niszczyć tak naprawdę. Tu trzeba zobaczyć, czegoś nie będzie. Niech oni to zniszczą. Dobra, no i tutaj. Tu trzeba uważać na to. Dobrze. Tu jest dużo surowców. No tutaj musi być to. Zobaczymy tutaj, czy coś znajdziemy. O, to jest wzmocnione. Dobra, na razie musimy cofnąć. Czy ja chcę coś jeszcze zbudować tutaj? With high HP, dobra, zróbmy to tutaj, niech będzie. To sobie zbieramy. No, coraz więcej ich. Tutaj jeszcze coś mogę zbudować, ale tu chyba na razie nie ma sensu. A tutaj nie mamy tego swarmlitu. No kurde, dużo ich tu się zaczyna pojawiać. Ale dobra, ale na razie ten kor nie obrywa aż tak dużo. Dobra, i chciałbym to zebrać na pewno. Żebyśmy mieli technologię. Wyślijmy drona, żeby pozbierał te rzeczy. Dobra, no i chyba to będzie, moi drodzy, wszystko. Shotgun turret. Huge firepower. Explosive projectiles, okej. Group of enemies. To chyba grenade launchera weźmiemy. I czy tu byśmy go zbudowali? 2-2, dobra, tylko czy ja uzbieram na to, nie wiem. A tak, chyba tak, bo tutaj są te rzeczy, więc wydaje mi się, że tu uzbieramy. No i czy to jest wszystko? Na to wygląda. Dobra. Weźmy to. To nie ma za dużego zasięgu. Może trzeba było z tej strony to jednak zbudować. To mi się nie podoba trochę, że te wieżyczki mają tylko dostęp jakby do... Tylko jakby z jednej strony strzelają, nie? Bo to trzeba jeszcze je tak umieszczać jakoś. To sobie zniszczymy. To chyba nie wybuchnie, co? Dobra. Szkoda, że oni się nie leczą. Tu zbieramy, czyli... Czy ja chcę coś tutaj jeszcze zbudować? Tu nie mamy żadnej wieżyczki tak naprawdę, więc ewentualnie tutaj coś. Ale też nie ma czego. Ulepszenie... na razie nie. Dobra, czyli możemy... Możemy się zbierać na dół. I chyba możemy cofnąć. Czy to oznacza, że teraz przyjdzie już jakby ten atak? Chyba tak. Tak, to przyspiesza nam, więc spoko. No i od razu strzelajmy tutaj. I strzelamy tutaj. Zobaczymy, jak ten grenade launcher działa. Niestety ma mały zasięg. Aha, ale on się jeszcze tak rozdziela. Tu są jakieś bombowce. Na to wygląda, co? Oj, na te trzeba uważać. Aha, dobra. Myślałem, że one wybuchają. One po prostu szybko lecą. No, ale trochę mi obrona siada. Chociaż ten drill core i tak dobrze działa. No i lecimy kolejne pięterko w dół. Dobra, i to jest target depth. Czyli możemy już teraz sobie, możemy jakby wykonać naszą misję od razu, jeżeli chcemy, ale jeszcze spróbujmy, jeszcze chwilę zanurkujmy, zobaczymy, co odkryjemy tutaj w tych czeluściach. Tego chyba nie chcemy niszczyć, co? Nie możemy budować baraków, nie możemy. Oj, ten, aha, piasek się zawalił. Dobra, wszystko jasne, słuchajcie, spadł po prostu piasek na łeb. No to teraz już wiadomo, o co chodzi. Dlaczego to jest taki znaczek? Czy to jest po prostu jakiś surowiec? Tak może być. Oj, znowu. Nie, kurde. Trzeba uważać na te piaski. Dobra. Wracajmy. Shotgun turret. Niech będzie. Mamy gdzieś kolejne te do budowania? Mamy. Tutaj. Czyli może tutaj dajmy z tej strony, nie? Niech będzie shotgun turret, a tu... Ach, wszędzie brakuje tych czerwonych. No dobra. Te są takie niebezpieczne, mam wrażenie. No nie widzę, żeby shotgun turret robił jakoś za dużo. No i to nam się przesuwa, nie? Nie wiem dlaczego jakby ta góra nam się przesuwa, bo te wieżyczki, co dałem na początku, one powinny być tutaj, nie? A tu powinno się robić kolejne miejsce, jak się wkopuje. Trochę nie rozumiem, dlaczego one jakby zostają, nie? W tym miejscu, bo to chyba jest nielogiczne. Dziwnie trochę, no ale... Kim jestem, dokąd zmierzam, no. Ja bym jeszcze spróbował jedno pięterko zrobić, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Czy coś nam to da? Bo to pewnie są jakieś punkty do meta progresji, nie? Żeby
żeby po prostu ulepszać jakieś rzeczy później. No i tu musimy ulepszyć sobie ziomków, bo inaczej będzie lipa. Nie wiem, czy on nie daje tego czerwonego. Może byśmy spróbowali to zrobić? Dajmy baraczki. No i spróbujmy to zrobić. Czy to nam da ten czerwony klocek? No chyba nie. A dało, dobra, czyli to jednak daje ten czerwony, tylko okupiłem to, kurde, śmiercią moich robotników. Ale to nic, byliśmy gotowi na te poświęcenie, tak myślę. Myślę, że byliśmy gotowi. Dajmy prędkość poruszania się ich, niech szybciej latają. Dobra, ucieczka. Bo tutaj już coś lata. Strzelamy. A te 1-2 to chyba nic nie zbuduje. Trochę mi tutaj już zaczynają przelatywać, ale jeszcze chyba nie ma tragedii. Jeszcze się tutaj jakoś bronię. Tu by się przydało coś lepszego do zbudowania. W sumie ja mógłbym usunąć te wieżyczki, tutaj zamocować coś innego, nie? Od biedy, nie? Ale zostawimy na razie. Jeszcze możemy budować. Czy to już będzie limit? To jest ten węgielek? Nie, to jest coś innego. Synergy turret. Exploder. Aha. Building X, dobra. Czy on się niszczy, ale zadaje ogromne obrażenia. Oho, i nie udało się. Dobra, ale i tak to zrobili dobrze. Dobra, a czy ja mogę teraz na przykład... Co ja bym chciał? Tutaj coś bym chciał na przykład usunąć. I dać... Nie wiem, granada? Na przykład. I tutaj bym chciał dać... Tego? No powiedzmy. No tego nie zrobimy. Noc jest blisko. Dobra, cofamy. Tu jeszcze mogę coś dać. Machine gun? Chyba nie. Chcę sobie pozbierać na coś lepszego, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy ten grenade launcher będzie tutaj dobry. To może coś jest potrzebne bardziej, co ma większy zasięg? Tak się zastanawiam. Też dobra, no może będzie trafiał. One się tu rozdzielają. Coś tam trafia, nie? Nie wiem, czy ten drill się też automatycznie ulepsza, czy nie. Ale to chyba nie jest tutaj dobre. Ale i tak zostawimy. Dajmy tu jeszcze jednego tego chodzącego typeczka. O, jest duża szansa, że bloczki się zawalą. To chyba niedobrze, co? O, rzeczywiście. Coś jeszcze byśmy chcieli tu zbudować. Mining rig. Dobra, zróbmy to. O, czyli mogę teraz sobie to wysłać. Okej. Okay. I tu jedzie drillek. Dobra. Tu wyślijmy to zbieranie. O kurde, spadł ten. No nieźle. Dobra, cofamy. Ucieczka. I tu strzelamy laserem. Coś jeszcze moglibyśmy zbudować. Daj tego shotguna. A tutaj chcemy ziomeczków, bo trochę zginęli. Coś tam się zapadało niestety. No dobra, ale jakoś tu generalnie dajemy sobie radę. Tragedii nie ma. O, tutaj ten laser dużo nie zrobił. Chyba budowanie więcej tych budynków, w sensie tych na przykład laserków i tak dalej, to tylko nam będzie zmniejszało cooldown, nie? Nie będziemy mogli chyba dwoma laserami strzelać. Tak myślę, dobra, tutaj na razie ładnie bronimy. Więc tu musimy pozbierać. Niech lecą i chcemy kolejnych robotników. Szkoda, że ich nie można zakolejkować sobie. To myślę, żeby było też spoko. O kurde, znowu spadło. No tak, bo to jest ten piasek i nie widać. Jesus, ale podostawałem. Tego chyba nie zrobimy. Nie. Potrzebujemy strażnika. No nieźle. O kurde, one wyleciały tutaj, no co jest? Jezus Maria. To wszystko spada i dostałem achievement. Days without incident. Czyli te klocki ogólnie spadają, to nie można tak budować jakby takich niezależnych. Tylko ja nie wiem, które spadają, a które nie. God damn it. Tutaj możemy to wysłać. Dobra, wiecie co? Ja chyba nie będę dalej ryzykował. O nie, cofnęli, dobra, teraz cofają, kurde, zaraz zginą.
i po prostu w następnej turze już będziemy uciekać. Bo coraz trudniej się robi, a tutaj nie daję rady z zarządzaniem tymi robotnikami, kurde, giną cały czas. To jest trochę śmieszne. Ale i tak dobrze poszło. No zdobyliśmy tutaj dość sporo tych surowców, myślę. Ulepszenia też nie były takie złe. No tu przetrwamy, chociaż kurde. No jeszcze można by było, ale już i tak ten odcinek jest dość długi, więc weźmy G. Uciekamy i zrzucamy Kora. I tak jak mówię, no to jest po to, żeby jakby zmieniać planetę. Tam na początku był filmik, że jeżeli planeta jest za zimna, za ciepła albo nie daje osłony przed promieniowaniem kosmicznym, to my ci pomożemy, zrzucimy Kora i będzie super planeta, znowu będzie zdatna do życia. Nie wiem, czy tak jest. Nie wiem, jak wysadzenie rdzenia planety, czy może to nie jest wysadzanie, tylko po prostu nagrzewanie czy coś pomaga tutaj jakoś. Zobaczymy, czy tutaj rzeczywiście to pomoże, chociaż... to jest ta planeta? O, ty, no to jednak pomaga, zobaczcie. Czy to nie jest tak, że jesteśmy tylko taką chciwą korporacją, tylko kurde, jednak coś tam pomagamy i to dostaliśmy właśnie rzeczy chyba do meta progresji, ale czyli to jest po prostu, te rzeczy też zbieraliśmy. Aha, dobra, czyli to jest jeden surowiec, drugi, trzeci do meta progresu i tutaj jeszcze za wykonanie kontraktu też coś dostaliśmy, okej. I uciekamy. Ja w ogóle tutaj nie brałem żadnych maszyn na początek, bo tu można takie jeszcze swoje presety brać i tak dalej, ale ja sobie to pominąłem na początku. Mamy wiadomość, że dobrze się spisaliśmy. Super. Division level 3, czyli dostaliśmy jakieś tutaj surowce. Widzimy, są rzeczy do upgrade'u. No i teraz zobaczcie, możemy sobie dodawać jakieś różne rzeczy, czyli trochę tego meta progresu tutaj jest rzeczywiście. Co to jest? The Guard Wars... Aha, czy pracują w nocy na przykład. Nowe upgrade'y w laboratorium. Dobra. Turret Assembly. A, czyli będziemy mogli ulepszać turety. Można zmieniać priorytet dla turetów. Tutaj już tego nie weźmiemy. Aha, bo level 4 jest potrzebny. Tutaj też coś potrzebujemy. Tutaj priorytet chyba zostawimy. Nie będziemy tego brali. Carrier Priority Protocol. To może być ok. Guard Patrol Protocol. No trochę tych rzeczy tutaj jest rzeczywiście. My jeszcze sobie jak zaczynamy, o Jezu, nie potrafię klikać, no bo mamy różne tutaj znaczy poziomy trudności, ja grałem na tym pierwszym w tej chwili, nowy Zborer, no ale mamy jakby kolejne i pewnie kolejne odblokowujemy, tak, tutaj zresztą też możemy nawet w ramach tych początkowych przeskakiwać i zobaczcie, że my możemy sobie wybrać preset platformy ze startowymi jakimiś technologiami, tylko nie mamy po prostu w tej chwili tych ulepszeń. Czyli możemy jakąś tam zaczynać, nie? Z jakimś presetem, na przykład coś budować od początku. Są w ogóle pewnie inne platformy, bo tu widzę, że są jakieś zmiany w tym. No i jeszcze jak zaczynamy, to możemy sobie wybrać jakieś tam kwalifikacje, czyli to coś nam daje. Protector Dog. Aha, i tutaj są jakieś różne rzeczy, które musimy spełnić, żeby to odblokować. I nie wiem, czy to będziemy mogli sobie od razu budować. Czy to jest coś, co odblokujemy i będziemy mogli wybudować? Jak odkryjemy to na przykład, tak jak zbieraliśmy tamte technologie podczas kopania? No, to będzie trzeba zobaczyć, moi drodzy. W każdym razie będziemy kończyć ten odcineczek, także mam nadzieję, że Wam się podobało. Bardzo proszę łapeczki w górę. Dzięki temu będę wiedział, że chcecie oglądać więcej na przykład Core Keepera. No jeżeli tych łapek będzie dużo, no to ja wiem, że Wy chcecie, żeby ta seria trwała, żeby to nie był tylko jeden odcinek. Myślę, że tak możemy się umówić i... To jest chyba całkiem spoko opcja. W każdym razie ode mnie to tyle. Core Keepera polecam, naprawdę fajna giereczka, jeżeli lubicie właśnie coś takiego jak Dome Keeper, jak, Boże, była taka gra, gdzie się chodziło takim robocikiem też po ścianie, Wall Climber, nie pamiętam jak to się nazywa, na pewno będziecie wiedzieli. Możecie napisać w komentarzach, pamiętacie. To jest bardzo podobna gierka w takim bardzo podobnym stylu, no tylko po prostu tutaj przydzielamy tych robotników, zaznaczamy pola, które mają wydobywać, ale myślę, że też jest warta uwagi dla fanów roguelike'ów, dla fanów tower defense'ów, myślę, że jest to fajny miks, także od siebie polecam, link znajdziecie... się aż zamotałem. Link do gry znajdziecie oczywiście w opisie tego materiału. Ja jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!